Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat. Od lat śpiewa Grzegorz Skawiński. I taki świat pokoleń mogliśmy oglądać w auli zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Wiosna, znów nam ubyło lat, w związku z tym ciągle nam się chce. Wiosna to budzi wszystkich emocjami. Myślę, że każdy, nieważne jakie pokolenie reprezentuje, odbiera tą wiosnę w sposób taki intensywny i przez siebie charakterystyczny, czy dla siebie charakterystyczny. W związku z tym wydawało mi się bardzo słusznym podjęcie tego rodzaju przedsięwzięcia. Nasi seniorzy są mocno zaangażowani zarówno tutaj w nasze życie akademickie, jak i w swoje tutaj zainteresowania, które rozwijają w ramach tego naszego uniwersytetu. No, trzeba jakoś pokazać swoje pasje, trzeba młodzież. No, to jest właśnie takie integracyjne spotkanie. Tak jak sama nazwa mówi, wiosna pokolenie. Na wiosennym spotkaniu mówiono m.in. o kondycji zdrowotnej w kontekście międzypokoleniowym oraz samej kulturze pokoleń. Jednak najważniejsza w tym dniu była integracja ludzi w różnym wieku. Integrujemy również i szkoły średnie, próbując tutaj nawiązać współpracę z Liceum Sztuk Plastycznych imienia Jacka Malczewskiego, z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie. Poza tym mamy tutaj już współpracę podjętą we wcześniejszym okresie z zespołem szkół czy liceum, które dotyczy i zajmuje się w Częstochowie po prostu specyficznymi takimi projektami. Jest to liceum imienia Reymonta. Żeby zobaczyć, co w trawie piszczy u młodych, młodzi zobaczą, co w trawie piszczy u starych. Ponieważ bardzo uwielbiam po prostu starsze pokolenie, które jest nam w stanie przekazać bardzo dużo. I dlatego fajna inicjatywa i bardzo czekam na pokaz jogi w wykonaniu właśnie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz chór. Przy okazji tego wydarzenia można było oglądać dzieła seniorów. Warto wspomnieć, że Uniwersytet Trzeciego Wieku liczy blisko 600 słuchaczy. Jest to bardzo liczna zbiorowość osób. Mają za cel główny, zgodnie z regulaminem tego uniwersytetu, zachowywać sprawność intelektualną i fizyczną. I myślę, że tak, przy naszym tutaj dużym wsparciu, ale i przy swoich wspaniałych pomysłach, a zatem mamy tutaj ekspozycję i zaprezentowane dzieła sekcji malarskiej Wernix, sekcji fotograficznej Pstryk, sekcji turystycznej, ponieważ Państwo są bardzo aktywnymi ludźmi z dużego rodzaju i różnorodnymi pomysłami, a zatem rzeczywiście te inicjatywy, myślę, że wzbudzają duże zainteresowanie, a jednocześnie pozwalają im się integrować. No ja myślę, że to jest doskonała promocja dla uczelni, jeżeli chodzi o angażowanie właśnie tutaj seniorów w życie uczelni. Przecież ci nasi seniorzy są babciami, dziadkami i oni też myślę, że w jakiś sposób mogą przyczynić się do tego, żeby naszą uczelnię promować, żeby mówić o niej dobrze. Mam nadzieję, że tak tutaj właśnie na podstawie tego, co jesteśmy w stanie im zaoferować, będą mogli w przyszłości przekazać tą wiedzę, te doświadczenia